Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w przeglądzie nowej paczki od Aksy. 20 nowych obiektów w trochę bardziej mrocznym stylu, takie bardziej gotyckie emo ciuszki. I bierzemy się już za przeglądanie, ale nie tylko ciuszki, bo mamy również fryzury, od których sobie właśnie zaczniemy. Pierwsza fryzura jest po prostu super obłędna. Uwielbiam takie długie fale, do tego mamy jeszcze grzywkę. Mamy też tę fryzurę z wersją zaczesaną do tyłu. Bardzo mi się to podoba, pokażę Wam właśnie jeszcze w innych kolorkach. Mega fajnie wygląda, jest do tego też opaska. To może Wam już od razu tę opaskę pokażę. Myślę, że bardzo fajny dodatek, ja lubię takie elementy, które można nakładać na fryzurki, więc super fajnie, że jest. No i mamy jeszcze jedną fryzurę, takie kucyki. Właściwie to nie kucyki, tylko koczki, do tego też grzyweczka. Myślę, że całkiem ciekawie się to prezentuje, będzie fajnie wyglądać na nastolatkach, ale ja jej zostawię akurat tę fryzurę, bo mi się chyba najbardziej podoba w tych włosach. Opaska jest, fryzura jest, więc przejdziemy sobie teraz do górnej części garderoby. I pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to taka bluzeczka, zwykły t-shirt i pod nią, jak widzicie, mamy podłożony jeszcze golfik. Ten golfik jest osobno w dodatkach, zaraz Wam pokażę, jak się to łączy. Jeżeli zdejmiecie sobie ten golf, to macie wtedy zwykły, pojedynczy t-shirt i w sumie możemy to teraz zrobić. Ten właśnie golf jest tutaj, macie różne kolory, możecie sobie to fajnie miksować, ale ja go zdejmę, żeby Wam pokazać, jak ta bluzeczka wygląda właśnie bez tego golfu. I mamy jeszcze jedną wersję tej bluzki, pod tę wersję z nadrukami też możecie sobie podkładać ten golf i mi się ta wersja z nadrukami bardzo, bardzo podoba, dużo bardziej niż ta gładka, uważam, że jest prześwietna i te nadruki są no obłędne, zobaczcie jakie to fajne, to jest jakiś taki straszny wilkołak, no mega mi się te nadruki podobają, są takie bardzo klimatyczne, trochę bardziej właśnie mroczne, może nieco w halloweenowym stylu, jeżeli jeszcze nie wyszliście z tego halloween nowego nastroju, to myślę, że ta paczka też Wam się bardzo, bardzo będzie podobać. Do tego mamy jeszcze jedną zwykłą bluzeczkę, ale bardziej dopasowaną w talii. Myślę, że taki fajny, fajna taka podstawa. I jeszcze jedną również dopasowaną bluzkę, tylko że też z nadrukami. I pod to wydaje mi się, że też moglibyśmy sobie podkładać ten golfik. Tak, dokładnie. O, jak to ładnie leży. Na tej takiej dopasowanej mi się nawet dużo, dużo bardziej podoba. No ale dobra, zdejmijmy sobie na razie to i lecimy dalej z górą. Dalej mamy marynarkę z krawatem i koszulą i ten krawat możemy sobie zmieniać, bo też mamy nakładkę i też Wam to już pokazuję, tylko przelecimy sobie jeszcze kolory tej marynarki, super jest ta marynarka, zostawimy taki i teraz pokażę Wam w dodatkach ten krawat, możecie sobie właśnie dowolnie zmieniać, ustalać jego kolor z tej ogromnej palety, bo naprawdę jest tutaj mnóstwo kolorków, także możecie sobie to dowolnie mieszać. Na razie sobie to zdejmiemy, wracamy do górnej części i kolejna rzecz to jest przepiękny sweterek częściowo wpuszczony w spódnicę albo w spodnie i też mi się mega podoba. Tutaj macie jeszcze wyciągniętą białą koszulę pod spodem, takie to trochę szkolne, nie wiem czy też macie takie wrażenie, ale mam wrażenie, że po tym jak wyszedł ten dodatek licealne lata, to mnóstwo, naprawdę mnóstwo twórców modów zaczęło wypuszczać takie bardzo, bardzo szkolne kolekcje, co mi się osobiście podoba, bo dla mnie te ciuchy są i odpowiednie i dla nastolatków, i dla młodych dorosłych, czasami nawet i dla dorosłych simów, więc mi to nie przeszkadza, zresztą ja uwielbiam właśnie takie ubranka, jakie to piękne, o kurcze. No, ale wracając do tematu, do tego, o czym Wam mówiłam, to mam wrażenie, że właśnie odkąd wyszły te licealne lata, to mnóstwo się pojawiło takich kolekcji dla właśnie młodszych simów i ta bluza jest przepiękna, przecudowna, uwielbiam. A jakie piękne pasy, takie mocne w stylu rodziny Adamsów, idealne. Dobra, ja Ci na razie zostawię tę bluzeczkę i przejdziemy sobie teraz do dolnej części garderoby. Na dół mamy spódniczki, właściwie same spódniczki. Pierwsza to jest też taka bardzo szkolna spódniczka z łańcuszkiem. Druga to jest to samo, tylko że tutaj, kochani, mamy jeszcze paseczek. I tak się zastanawiam, co ja bym Ci założyła, żeby to było widać. O, założymy sobie tę marynarkę i teraz widzicie, że na tej spódniczce właśnie mamy również czarny pasek i też to fajnie wygląda. Oprócz tego mamy jeszcze jedną taką samą spódnicę mamy, tylko że na dole macie jeszcze krzyże. No i mamy trzy wersje jeansowej spódniczki. Pierwsza gładka, druga to jest to samo, tylko że tutaj macie jeszcze pasek na niej. Też się to fajnie prezentuje, ładne kolorki, takie podstawowe, myślę, jeśli chodzi o jeansowe obiekty. I jeszcze jedna to jest spódniczka z
No dobra, to mi się podoba, to jest bardzo fajne, bo to jest takie zadziorne, tu będziemy mieć właśnie naszywki, no super są te naszywki, mega, strasznie, strasznie mi się podoba, więc ta spódniczka chyba jest najfajniejsza z tej całej paczki. I oprócz tego mamy, cóż my tutaj jeszcze mamy, mamy takie piękne rajstopy, właściwie to i rajstopy, i podkolanówki, także jest tutaj kilka naprawdę ciekawych wersji, takie podarte, z krzyżami, z czaszkami, więc macie w czym wybierać, nawet coś takiego, nie wiem jak to nazwać, ale wygląda mega ciekawie i myślę, że fajnie też można sobie Simów z tym stylizować, świetne to, wow, no mega, 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 bardzo w moim stylu, bardzo w moim klimacie i jestem osobiście zachwycona tą paczuchą, dajcie znać co wy myślicie, jak wam się podoba, dla mnie te obiekty są rewelacyjne i na pewno wiem, że będę stroić w to moich Simów, jakie to piękne, Hello Kitty! Dobra kochani, żegnam się z wami, mam nadzieję, że paczka wam się podobała, jeśli tak, to zapraszam do łapkowania, do komentowania i do subskrybowania, dzięki za oglądanie, no i cześć!